Zechciej tylko zwrócić uwagę. Oto największa część naszego życia upływa na niewłaściwym działaniu, znaczna na bezczynności, a całe życie na czynieniu czego innego, niż by należało. Kogóż mi wskażesz? Dla kogo czas przedstawiałby jakąś wartość? Kto by cenił każdy dzień? Kto by sobie zdawał sprawę, że codziennie umiera? Błąd nasz polega na tym, że śmierć dopiero przewidujemy. Tymczasem ona w dużym stopniu już się dokonała. Każdą chwilę życia, która jest za nami, zagarnia śmierć. Wszystko, Lucyliuszu, nie nasze jest, tylko czas należy do nas. Natura dała nam w posiadanie tę jedyną przemijającą i ulotną rzecz, której może nas pozbawić każdy, kto zechce. Ale taka jest głupota śmiertelnych, że pozwalają, aby im wystawiono rachunek, jeśli otrzymali jakieś rzeczy zupełnie błahe i bez znaczenia i z pewnością łatwo dające się zwrócić. Natomiast nikt, komu poświęciliśmy czas, nie uważa, że zaciągnął dług. Chociaż tego jedynie nie może oddać nawet człowiek poczuwający się do wdzięczności. Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. Jeżeli za przyjaciela uważasz kogoś, komu nie dowierzasz na tyle, co samemu sobie, mylisz się bardzo i nie dość rozumiesz znaczenie prawdziwej przyjaźni. Oczywiście nad wszystkim zastanawiaj się razem z przyjacielem, ale najpierw nad nim samym. Po zawarciu przyjaźni należy ufać. Przed zawarciem trzeba się dobrze namyślić. Długo się zastanawiaj, czy masz obdarzyć kogoś przyjaźnią. Jeśli już postanowisz to uczynić, przyjmij go całym sercem. Rozmawiaj z nim równie otwarcie, jak z samym sobą. Ty w każdym razie żyj tak, żebyś nie miał do zwierzenia niczego, z czego byś nie mógł się zwierzyć nawet swojemu wrogowi. Ale ponieważ zdarzają się sprawy, które zazwyczaj uznaje się za tajemnice, dziel się z przyjacielem przynajmniej wszystkimi swoimi troskami i wszystkimi myślami. Jeżeli będziesz uważał go za wiernego, uczynisz go takim. Najgorsze dla nas jest właśnie to, że wykazujemy starczą powagę, a dziecięce wady. I to nie tylko dziecięce, lecz wręcz niemowlęce. Dzieci boją się byle drobiazgu, niemowlęta lękają się urojeń, a my jednego i drugiego. Idź tylko dalej. Zrozumiesz wtedy, że pewnych rzeczy należy dlatego mniej się obawiać, że wywołują wiele strachu. Żadne ostateczne nieszczęście nie może być wielkie. Oto śmierć idzie ku tobie. Należałoby się jej obawiać, gdyby miała pozostać z tobą. Lecz ona z konieczności albo nie dojdzie do ciebie, albo przyjdzie i przejdzie. Spokojnego życia nie może mieć nikt, kto zanadto myśli o przedłużaniu go, kto zalicza długie życie do wielkich dóbr. Nad tym codziennie rozmyślaj, abyś mógł spokojnie porzucić życie, którego wielu tak kurczowo się chwyta i czepia, jak owi, których uniósł rwący prąd rzeki, czepiają się cierni i ostrych skał. Wielu nieszczęśników miota się pomiędzy obawą śmierci, a udrękami życia. I nie chcą żyć, i umrzeć nie potrafią. A więc uprzyjemniaj sobie życie, odpędzając wszelki niepokój o nie. Żadne dobro nie cieszy posiadacza, jeżeli on w duszy nie jest przygotowany na straty. Ale żadna strata nie jest łatwiejsza od zniesienia niż taka, w której nie odczuwa się już braku rzeczy straconej. Nic, choćby nie wiem jak wspaniałego i pożytecznego, nie sprawi mi radości, jeśli tylko ja sam mam o tym wiedzieć. Odrzuciłbym mądrość, jeżeli by mi ją dawano pod warunkiem, że będę ją trzymał zamkniętą i niewyrażoną. Nie jest miłe posiadanie żadnej rzeczy, jeśli nie można się nią podzielić. Trzeba być obecnym przy wszystkim. Po pierwsze dlatego, że ludzie bardziej wierzą oczom niż uszom. A po drugie dlatego, że droga poprzez udzielanie pouczeń jest długa, natomiast przez przykłady krótka i skuteczna. Nie stawaj się podobnym do złych ludzi dlatego, że jest ich wielu, ani nie bądź wrogiem wielu ludzi dlatego,
że nie są podobni do ciebie. Na ile zdołasz, zamknij się w sobie. Zadawaj się z tymi, którzy cię mogą uczynić lepszym. Takich dopuszczaj do siebie, których ty sam możesz uczynić lepszymi. Tak się to dzieje podług wzajemności, a ludzie uczą się ucząc. Unikajcie wszystkiego, co się podoba pospólstwu, wszystkiego, co zsyła przypadek. Odnoście się podejrzliwie i z lękiem do każdego daru losu. Zarówno dzikie zwierzęta, jak i ryby wciąga się w pułapkę, łudząc ją jakąś przynętą. Uważacie te rzeczy za dary losu? Wszak są to przepaści! Którykolwiek z was będzie pragnął prowadzić bezpieczne życie, niechaj się wystrzega, jak tylko potrafi, tych lepkich dobrodziejstw, które nas, przez to również nieszczęsnych, podstępnie zwodzą. Myśląc, że oto je mamy, tkwimy na lepie. Ta droga wiedzie w przepaść. Koniec tego świetnego życia jest upadkiem. Wiedzcie, że równie dobrze chroni człowieka strzecha, jak i złocony dach. Miejcie w pogardzie wszystko, co niepotrzebny trud czyni ozdobą i upiększeniem. Zważcie, że nic prócz ducha nie jest godne podziwu i że wobec jego wielkości nic nie jest wielkie. Kto się ogląda na siebie i z tego tylko powodu nawiązuje przyjaźń, ma nieuczciwe zmysły. Jak zaczął, tak skończy. Zdobywa przyjaciela, aby mu pomógł uwolnić się z więzienia. Lecz odejdzie, kiedy szczekną opadające kajdany. Jest to przyjaźń zwana przez lud okolicznościową. Ten, kogo dobrało się jedynie dla własnej korzyści, będzie tak długo cieszył się względami, jak długo będzie potrzebny. Dlatego też tłum przyjaciół oblega ludzi w rozkwicie pomyślności. Wokół bankrutów życiowych roztacza się pustka i przyjaciele uciekają stamtąd, gdzie się ich wystawia na próbę. I dlatego istnieje tyle sromotnych wypadków, kiedy jedni ze strachu upuszczają przyjaciół, inni ze strachu zdradzają. Początek i koniec takiej przyjaźni muszą odpowiadać sobie. Kto się zaczyna przyjaźnić dla korzyści, ten i dla korzyści przestanie. Jeżeli pociągnie człowieka jakaś wartość poza przyjaźnią, pociągnie go także przeciwna przyjaźni. Po cóż zabiegać o przyjaciela? Aby mieć za kogo umrzeć. Aby mieć za kim pójść na wygnanie. Mieć kogo z poświęceniem bronić od śmierci. Odziera przyjaźń z dostojeństwa, kto jej szuka dla korzystnych możliwości. Żyj z ludźmi, jakby widziany przez Boga. Z Bogiem rozmawiaj, jakby słuchany przez ludzi. Owoce są najsmaczniejsze, kiedy się kończą. Dzieciństwo najpiękniejsze jest, kiedy się z niego wyrasta. Pijakom największą przyjemność sprawia ostatni kielich wina. Ten, który ich pogrąża, który wieńczy pijaństwo. Wszelka rozkosz odsuwa na sam koniec to, co ma w sobie najmilszego. Najprzyjemniejszy jest wiek już podeszły, ale jeszcze nie podupadły. A nawet i ów, uważam, stojący na samej krawędzi życia, ma swoje przyjemności. Albo już samo to zastępuje przyjemności, że wcale się nie odczuwa ich braku. Jak miło znużyć i porzucić swe żądze! Nikt nie jest tak stary, aby niesłusznie spodziewał się jeszcze jednego dnia. A jeden dzień jest krokiem życia. Jeśli Bóg dorzuci nam jeszcze dzień jutrzejszy, przyjmijmy to z radością. Ten jest najszczęśliwszy i umie beztrosko korzystać z życia, kto bez obawy wygląda jutra. Ktokolwiek powiedział sobie, żyłem był. Codziennie wstaje po nowy zysk. Z rzeczy, których się lękamy, nic nie jest tak pewne, by jeszcze pewniejsze nie było, że rozwijają się nasze trwogi, a oczekiwania zawiodą. Rozważ więc dokładnie swoje obawy i nadzieje. A ilekroć wszystko będzie wątpliwe, rozsądź na swoją stronę. Wierz w to, czego bardziej pragniesz. Jeżeli nawet strach uzyska przewagę, mimo to skłaniaj się w drugim kierunku i przestań się niepokoić. I ustawicznie miej na uwadze, że większość ludzi ulega wzburzeniu i wpada w popłoch. Chociaż obecnie nie spotyka ich żadne nieszczęście, ani nie ma pewności, że dotknie ich ono w przyszłości. Nikt bowiem, kto zaczął ulegać panice, nie opiera się sobie ani nie konfrontuje swego lęku z rzeczywistością.
Wielu panom służy, kto swemu ciału służy, kto zbytnio się o nie trwoży, kto wszystko ocenia podług niego. Powinniśmy tak postępować, jakbyśmy nie mieli żyć dla ciała, lecz jakbyśmy nie mogli żyć bez ciała. Nadmierne przywiązywanie do ciała napełnia nas lękiem, przytłacza niepokojem, wystawia na obelgi. Tania temu uczciwość, komu ciało zbyt drogie. Niechże będzie troska o ciało, ale taka, żeby je umieć rzucić w ogień, kiedy zażąda tego rozum, honor i obowiązek. Niemniej unikajmy ile możności, nie tylko niebezpieczeństw, ale również niewygód. Wycofujmy się na bezpieczny teren, zastanawiając się ciągle, jakim sposobem da się rozproszyć własne lęki. Jeżeli się nie mylę, istnieją ich trzy rodzaje. Lęk przed ubóstwem, lęk przed chorobami, lęk przed siłą mocniejszego. Z tego wszystkiego nic nie wstrząsa nami bardziej, niżeli to, czym zagraża nam cudza potęga. Podłość nigdy na tyle nie wzrośnie w siłę. Nigdy nie będzie takiego sprzysiężenia przeciwko cnotom, żeby miano filozofii przestało być czcigodne i święte. Zresztą i samą filozofią trzeba się posługiwać spokojnie i z umiarem. Kto pragnie bogactwa, ten trwoży się o nie. Nikt jednak nie użyje przyjemności z dóbr, które budzą niepokój, próbuje bowiem coś do nich dorzucić. Kiedy zabiega o powiększenie ich, zapomina o używaniu. Przyjmuje rachunki, ugania po rynku, przegląda rejestry dłużników. Z pana zostaje rządca. Cokolwiek będziesz czynił, szybko zawróć od ciała ku sprawom ducha. Poddawaj go ćwiczeniom we dnie i w nocy. Żywi się on miarowym wysiłkiem. Tym ćwiczeniom nie może przeszkodzić ani mróz, ani upał, ani nawet starość. Dbaj o to dobro, które z biegiem czasu staje się coraz lepsze. Trudniej dochować szlachetnych postanowień, niż źle je czynić. Trzeba wytrwać, wspomagając swe siły nieustannym zapałem, aż pragnienie dobra stanie się dobrocią duszy. Filozofia nie jest sztuczką dla ludu, ani dziełem przeznaczonym na pokaz. Nie polega na słowach, ale na czynach. Nie uprawia się jej dla rozrywki i zabicia czasu, czy też dla rozproszenia próżniaczej nudy. Filozofia kształtuje i tworzy duszę. Zarządza naszym życiem, kieruje działaniem, wskazuje, co robić, a czego zaniechać. Dzierży ster i wytycza trasę żeglarzom miotanym falami. Bez niej nikt nie może żyć ani bezpiecznie, ani beztrosko. W każdej godzinie zdarza się niezliczona ilość przypadków, w których musi się u niej szukać porady. Naturalne pragnienia są ograniczone, lecz pragnienia zrodzone z błędnych przekonań nie mają się gdzie zatrzymać. Błąd bowiem nie ma żadnej granicy. Wędrowiec idący drogą dochodzi do jakiegoś końca, tylko błądzenie nie ma kresu. Wyzwól się więc z urojeń, a będziesz chciał poznać, czy to, do czego zmierzasz, opiera się na naturalnym pragnieniu, czy też na ślepej namiętności. Rozważ, czy może ono na czymś poprzestać. Jeżeli stwierdzisz, doszedłszy bardzo daleko, że wciąż zostaje do przebycia jeszcze dłuższa droga, możesz być pewien, że twoje dążenie jest sprzeczne z naturą. Jak nie ma różnicy, czy położysz chorego na drewnianym albo złotym łożu. Gdziekolwiek go bowiem umieścisz, zabierze ze sobą chorobę. Tak i bez znaczenia jest to, czy chora dusza przebywa wśród bogactw, czy też w ubóstwie. Choroba wszędzie się za nią powlecze. Nawet w czasach zupełnej beztroski duch nasz powinien sposobić się do przeciwności i pośród dobrodziejstw losu hartować się na jego ciosy. Żołnierz musztruje się w czasie pokoju, wznosi szańce, choć wróg nie zagraża i męczy się próżnym wysiłkiem, aby umiał sprostać potrzebie. Jeżeli chcesz, by ktoś nie płoszył się w niebezpieczeństwie, przedtem go ćwicz. Aby los nie dopadł nas znienacka, zaprzyjaźniajmy się z biedą zawczasu. Będziemy się czuli pewniej jako bogaci, wiedząc, jak niewielką przykrością jest być ubogim. Nikt inny nie jest godny boskości, jak tylko ten, kto gardzi bogactwem. Nie zabraniam ci posiadać majątku, lecz chcę sprawić, abyś go posiadał bez trwogi.
Osiągniesz to w jedyny sposób. Jeśli przekonasz sam siebie, że nawet bez majątku będziesz mógł żyć szczęśliwie. Jeżeli zawsze będziesz patrzył nań jako na rzecz mającą umknąć. Nie ma większego nieszczęścia dla człowieka zajętego i uwikłanego w swoje dostatki, niż wiara w przyjaźń ludzi, którą on sam ich nie darzy, i niż mniemanie, że dobrodziejstwa skutecznie zjednują przyjaciół. Chociaż niektórzy ludzie im więcej komu zawdzięczają, tym bardziej go nienawidzą. Niewielki dług robi człowieka dłużnikiem, duży wrogiem. Filozofia uczy działać, a nie gadać, i żąda od każdego, aby żył podług jej zasad, tak aby nie było rozdźwięku między życiem a mową. Jest najwyższym obowiązkiem, a i znamieniem mądrości, ażeby czyny zgadzały się ze słowami, ażeby mędrzec wszędzie był sobą i zawsze był taki sam. Ludzie nie wiedzą, czego chcą, chyba że w tej jedynej chwili, w której chcą. W ogóle nikt nie umie się zdecydować, czego chce albo nie chce. Poglądy zmieniają się z dnia na dzień i obracają się w swe przeciwieństwo, a większość ludzi traktuje życie jako zabawkę. Ku temu tylko kieruj swe myśli. O to zabiegaj, tego pragnij, powierzywszy Bogu swe inne prośby, abyś mógł zadowolić się samym sobą i dobrem, którego Ty jesteś źródłem. Jakie szczęście może być bliżej? Zniż się do takiego stanowiska, z którego byś nie mógł spaść. Ktokolwiek przychodzi na świat, temu każą zadowalać się mlekiem i kawałkiem płótna. Po takich początkach nie dość nam całych królestw. Wszyscy, których los wysuwa na widok publiczny, którzy mają wspólnictwo i udział w cudzej potędze, tylko dotąd cieszą się względami, a domy ich są tłumnie odwiedzane, dopóki oni sami utrzymują swoje stanowisko. Tymczasem chwała ludzi utalentowanych nieustannie wzrasta, bo nie tylko oni sami otoczeni są czcią, lecz i podtrzymuje się wszelkie wspomnienia o nich. Brzuch nie słucha wskazówek. Domaga się i żąda. Nie jest jednak uciążliwym wierzycielem. Można go zbyć małym kosztem, jeśli tylko dasz mu to, coś powinien, a nie to, co możesz. Ten posiadł mądrość, kto potrafi umrzeć tak samo próżeń trosk, jak się urodził. A tymczasem, gdy tylko nadciąga niebezpieczeństwo, wpadamy w popłoch, tracimy odwagę, bledniemy, ronimy bezsilne łzy. Cóż haniebniejszego niż poddawanie się niepokojowi na samym progu bezpieczeństwa? Powodem jest to, że brak nam wszelkich dóbr wewnętrznych i dlatego cierpimy z powodu utraty życia. Nie pozostała w nas żadna jego cząstka. Minęło ono i bezpowrotnie odeszło. Nikt nie troszczy się o to, jak żyć dobrze, lecz jak żyć długo. Jakkolwiek wszyscy mogą się zdobyć na dobre życie, a nikt nie może sprawić, że będzie żył długo. Doszedł do szczytu mądrości, kto wie, czym się cieszyć, kto swego szczęścia nie opiera na cudzej potędze. Niespokojny i niepewny siebie jest ten, kogo pobudza jakaś nadzieja, choćby ona była w zasięgu ręki, choćby spełnienie jej nie nastręczało trudności, choćby go nigdy nie zwiodły oczekiwania.